prawie spadł piętro niżej. Szybko przejdziemy na klatkę schodową pod tą halą, może się nie zderzymy ze chmielarzem. Za tą kratą już czynna część. Nie wejdziemy tą klatką, bo jest zamknięta. To jest prawdziwe cmentarzysko, te zwierzęta wskakują tutaj i nie mogą wyjść. Co najbardziej lubisz w furbeksie? Wracać po kamerę. Czy chce pan coś powiedzieć? Ja lubię to przed chwilą. Na pewno? Nie? Obowiązkowo na urbeksa. Tutaj muszę przyznać, że przydałaby się ta maska, którą wynosicie. Bo jest tutaj rzeczywiście sporo tego pyłu, nie, w powietrzu. Ta tablica nie jest wpięta w prąd, tylko to jest ciekawy efekt właśnie światła. Z drugiej strony jest okno. Wygląda tutaj, jakby te diody się świeciły. Dwa tygodnie temu rozwaliłem sobie kolano, skręcenie, więc raczej nie będę tutaj dzisiaj tak skakał jak w ostatnim filmie. No ale miejsce stanowczo warte drugiej eksploracji z normalną kamerą. Prawie zacząłem wchodzić po tych schodach. To jest totalna masakra. Znaleźliśmy właśnie obruszający się element, obracający. Myślicie, że to jest wentylacja i to się powinno tak obracać? W środku są łopaty i one pewnie miały za zadanie, jak było za duże zapylenie, włączało się i po prostu wyrzucały ten pył na zewnątrz. Special o smaku cytryna, marka własna. Ostatnio tego nie wcisnąłem. Teraz jesteśmy w części perelowskiej, wybudowanej później, zamkniętej w 2008 roku, ale niedługo przeniesiemy się na drugą stronę torów, do części wybudowanej już w 1837 roku. Wtedy rozpoczęło się wydobycie tutaj, budynki są trochę późniejsze. No i tam jeszcze trochę więcej opowiemy sobie o historii. Dzień dobry. To ja. Selfie w lustrze na urbeksie. Super. Uwaga. Wow. Musimy wyjść na dole, jeżeli tam ktoś jest, do niego wejdziemy od razu. Nie mam pojęcia, czy to jest ochroniarz, czy kto, ale jak wymagałem ziemię, to po prostu było, może ktoś stanął na jakiejś płycie, ale nie widziałem. Ja myślę, że próbujemy wyjść, bo tutaj mam bardzo blisko do ogrodzenia już.
znalezisko i zaprezentuję dla was. Dzięki bogactwu. Tak, podciągaj się, podciągaj się. Pokaż te mięśnie. Zobaczcie, że to jest... Właśnie był jakiś potężny huk na stropie. Musimy się stąd wycofać, bo przyjdzie tutaj ochroniarz jeszcze za chwilę sprawdzić, kto to zrobił właśnie. Jeszcze będzie na nas zaraz. Możemy podejść... Ale jest dziura w tym takim, co idzie do góry. Dorota, sprawdźmy to wejście tamto na górę. No na pewno. Ale byś wleciał. Jednak potrzebujemy światła tutaj. Nie, prawie spadł piętro niżej. Jest tu wyjście, czy nie ma? Nie ma? To wracamy do tych schodów i tam szybko przejdziemy na klatkę schodową pod tą halą. Może się nie zderzymy z ochroniarzem. Jedyna szansa. Słyszeliśmy takie huki. Żmuń się z 69 z czyszczenia separatora, który nastąpił między październikiem 68 a styczniem 69 roku. Papiery zawsze są fajne. Nie wejdziemy tą klatką, bo ona jest zamknięta. Tu jest zaspawał, patrz. Nie, ja nie wchodziłem tą klatką poprzednio, więc znajdziemy jakąś inną drogę. Tutaj komentarz jest gdzieś na dole ekranu, ten, który to wytłumaczył. Jako pierwszy, bo kilka osób to pisało. Wycięli tory, kiedy mnie nie było. No, jest oburzające. Jak sami widzicie, palą się lampy. Za tą kratą już czynna część. A ta szara konstrukcja po środku? To jest konstrukcja wieży szybowej, szybu. Nieźle. Odkąd tu byłem ostatnio, wycięli dolną część tych schodów. Złomiarstwo się szerzy. Powinno być lepiej zabezpieczone, stanowczo. Korzystając z przerwy, element historii tego miejsca, w roku 1887 nastąpiła tutaj katastrofa górnicza, w której zginęło 17 osób, czy 19 osób i wiele zostało rannych. Wybuch metanu w podziemiach, kopalnie węgla są jednymi z najniebezpieczniejszych kopalń. Czemu się kulisz? Żeby mnie nikt nie widział? Sorry. Thank you.
Daj tą kamerę przede wszystkim. Nie trzymaj za plecak, bo jeszcze gorzej. Co to w ogóle jest? No właśnie, ciężko powiedzieć. Chyba silosy węglowe. No to co, miałam lekka. Tak więc kotek kiepsko skończył. Szkoda kotka. Czy ja tam zajdę? Kawałek dalej znaleźliśmy kolejnego kota. Zaraz obok jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Tam leży kolejny. To jest prawdziwe cmentarzysko. Te zwierzęta wskakują tutaj i nie mogą wyjść. Dotarliśmy na dach najwyższego budynku. Konkretnie. Kiedy byłem tutaj ostatnio, tutaj stała jeszcze jedna taka maszyna, taka potężna turbina, czy cokolwiek to jest. I ktoś po prostu ją wyciął w ciągu ostatnich 3 tygodni, po czym wyrzucił przez ścianę. Po prostu wybił ścianę i wyrzucił maszynę. Oznacza to, że złomiarze muszą mieć zgodę od ochrony na dewastowanie tego miejsca, bo to jest niemożliwe do wykonania bez zgody ochroniarza. Chcieli rozciąć i ściągnąć. Nie poluzowało się, to je rozbili, nie? A tutaj udało im się zdjąć to koło złożyska całe. Poluzować je pilnikiem. Znalazłem okulary. Czy oni znają zasady BHP? Schodów nie ma? Nie ma. Myślę, że te tory naprawdę wygrywają plebiscyt na najlepsze tory. Nie. Na pierwszym piętrze i prowadzą donikąd. Co mnie kłamiecie, że brudny jestem? Czysty. To tyle w tym odcinku. Robi się ciemno, a my wracamy.